Hej, witajcie, z tej strony Rock, a przed wami Farm Together. I dzisiaj, moi drodzy, wam pokażę dostosowanie postaci, bo już jakiś tam pewien level osiągnąłem. Mamy kobietę albo mężczyznę. Domyślnie miałem kobietę ustawioną. Zmieniamy dzisiaj może na mężczyznę. Także czekajcie, jaki kolor. Taki, no nie wiem, to jest taki bardziej... Ten to jest za biały. Zobaczymy jeszcze, jakie są inne. Niebieski nawet, może być zielony. No, powiem wam, niebieski i zielony. Ciekawie wyglądał. Dobra, damy taki, powiedzmy, w miarę naturalny kolor włosów. No, troszkę kolorów jest. Damy, powiedzmy, niebieski, oczy. A zostawmy też niebieski, niech będą. Stroje, reszta jest dostępna po prostu od poziomu naszej postaci. Także tyle, ile mamy, tyle pozmieniamy. Tutaj możemy być elegancko ubrani. W krótkich spodankach nawet. Dobra, może damy takiego rolnika ewentualnie. Zmienimy albo czekajcie. Albo taki zostawimy strój, niech będzie. Teraz mamy włosy, tak? Nie, to jest twarz ogólnie. Możemy mu dać brodę. Jak on teraz wygląda? No możemy to w ogóle wywalić? To jest... Tutaj mamy chyba czysty, dobra. Teraz nakrycie głowy i włosy ogólnie. Tu jaki fryz ma. Może być kowbojem, nawet graczem, słuchawki jakieś mamy. No i jest sporo co wybierać. Potem mamy jeszcze inne rzeczy, tylko oczywiście musimy mieć level. A damy kowboja. Poczekajcie, tu mam taki zwykły. Dobra. Jakoś mi się ten podoba, nie wiem czemu. Może zostawimy. Jeszcze ewentualnie. Dobra. Wszystko jeszcze możemy zmienić, potem jakby co, okulary. I jakieś plecaki. Tutaj ma taką lawaliskę. Tutaj niczym na wyprawę. No plecaków jest troszeczkę, ale to jednak level wszystko potrzebny. Dobra, dalej mam jakieś emotki. Tak właśnie nie będziemy zbierali, bo to jest głównie na multiplayer. Traktor już sobie zmieniłem. Na tym właśnie wybrałem, potem mamy jeszcze kilka innych. Ale to oczywiście też znowu level, ponownie. Tutaj mamy jakieś takie ala wzorki, z tego co widziałem, aczkolwiek mam tylko na razie dostępny jeden. Same kolory. I tutaj różnego typu dodatki właśnie na antenkę. Dobra, mamy zwierzątka. Zwierzątek jest sporo. Mamy jakieś inne koty, psy. Klaker. Normalnie. Dobra, damy tego. O Boże. Tutaj mamy ten taki cały podobrożek, by nie medalik, nie medalik. Tu rozmiar. Dobra, zrobimy dużego psa może. O taki malutki? Czy malutkiego bierzemy? A dałem malutkiego. Kołnierz. Czyli mamy, chodzi o obroże. Szkoda, że nie możemy ogólnie z samego tak jakby futerka jego nie zmienić i tak dalej na jakieś inne. Tak, szukam czegoś ciekawego do tej broży. A zrobimy z biało. Pomocnik.
To chyba chodzi o tych graczy, którzy będą grali tam właśnie na multiplayerze i będą nam po prostu pomagali. Dobra, także wracamy na moją farmę. 13 poziom farmy. I generalnie, tak jak już zauważyłem, każdy może do nas dołączyć w dowolnej chwili, w dowolnym momencie. Nawet jak nas nie ma, a my tylko dajemy jakieś uprawnienia, czy może cokolwiek robić, czy nic i tak dalej. Także tak, trochę się pozmieniało, kupiłem nowe pole, tam domek się buduje, aczkolwiek on się buduje 23 godziny. I tak, powiem wam, na tym etapie gry to już jest na zasadzie raz na jakiś czas coś wam mogę mniej więcej pokazać, bo jednak zanim coś takiego istotnego się wydarzy, to jednak troszeczkę czasu mija. Dzisiaj będziemy zbierali właśnie tą paprykę do jakiegoś tam zadania. I generalnie też zadania możemy pomijać jedno na dzień. Także całkiem ciekawe, jeśli jakiegoś tam się nie chce koniecznie robić. Mogę jeszcze jedno, wiem, że pole na pewno mieć. A czy jeszcze jedno, to już nie mam pojęcia. Bo nie wiem, jak tam mój level mi na to pozwala. Mamy pstrągi mieć teraz, tak? No wiecie, ja też staram się robić te zadanka. Coś co mam, nie? Żeby też co chwilę przykładowo nie robić 10 rodzajów ryb, albo co chwilę zmieniać w ogóle te łowisko, powiedzmy, na inne. Bo też jak, powiedzmy, zdobywamy level jakiejś konkretnej uprawy, to dzięki temu też po prostu dostajemy więcej kasy. Na wyższym poziomie, powiedzmy, po iluś tam naprawdę już nie wiadomo ilu levelach, być może jest większy exp albo doświadczenie, tego co nie wiem. Generalnie też mamy dwie stacje paliw, bo tutaj paliwo idzie jednak szybko, a jeszcze tego nawet nie zebraliśmy, jak widzicie. Dobra, już to ręcznie wiedziałem, bo tu tylko stały dwa. Tutaj jeszcze zboże do jakiejś tam misji się robi. Dobra, także bierzemy paliwo z jednego, z drugiego. Też czym większy level, tym tego paliwa możemy brać po prostu więcej. Bo jak widzicie, 200 parę jednostek nawet byśmy wzięli. Bo jedna stacja ma po 100. Tutaj możemy już pozbierać. Od razu to weźmiemy, podlejemy. No domek ile się będzie budował? Jeszcze 20 godzin ponad. Tak, dosyć sporo. No widzicie, 8 poziom tej papryki. No właściwie to chyba pierwszy raz ją zbieram. Bo nie przypominam sobie, bym coś wcześniej właśnie zbierał. Piesek za nami biega. Dziewiąty. No to dosyć szybko jak się jeździ. Właśnie ciągnikiem to robi. Jak się ma tego przede wszystkim dużo do zebrania. Potem to jeszcze będzie trzeba zaorać. Także troszkę roboty będzie. Powiem wam już nawet to co mam tutaj, powiedzmy, na dole, te uprawy i tak dalej. Już tam masz tak wszystko mocno tam, powiedzmy, nie walczy ten każdy i tak dalej. Żeby to, po prostu dostajemy tylko te diamenciki. Diamenciki nadają to, że po prostu tych dużo dekoracji możemy mieć i tak dalej. Dobra, jesteśmy po mojej przerwie, także lecimy dalej. Miałem wam pokazać właśnie tutaj odnośnie tych uli. Jak widzicie, tutaj tracimy 20 plastrów miodu, ale za to dostajemy tak jakby jeden ten punkt za misję. Tylko że jeden ul to są 23 godziny trzeba czekać, nie? I dostajemy jeden plasterek. I trzeba takich 20 uli, nie? A diamentów mamy dosyć sporo. Bo to jest tylko kwestia tam sprzedawania na tych całych targach i tak dalej. Także właściwie aż tak dużo tam roboty nie ma. Teraz wrócimy tutaj, w tą stronę. Zresztą tą trzcinę bodajże to jest, z tego co pamiętam. I w planach mam mniej więcej to, aby ją po prostu ściąć całkowicie. I z czasem jakieś dać tam drzewka, tylko jeszcze właśnie nie wiem jakie. Czy tutaj wiśnie dać, czy może jeszcze troszeczkę poczekać? Bo jak widzicie, 110 dostajemy za jedną.
A tego troszeczkę tutaj się zmieści, tylko widzicie, cena 1750, to jest jednak sporo. Aczkolwiek tutaj jest chyba co 16 minut po 30 parę. Także całkiem jest fajnie. Dobra, tutaj mamy groch. Zaraz go weźmiemy. Szkoda, że tu się tej drogi nie da połączyć tak do góry. Tam troszeczkę zmartwiło. No, sporo kasy idzie za niego. 280. Aczkolwiek sam groch, no nie mało kosztuje, żeby go posadzić. Też mamy jabłonki. Dobra, tu zostały 3 minutki lekko ponad. No i tutaj mamy ten cały targ nasz. Właściwie więcej rzeczy nie mamy, a czego jak pójdziemy na jabłonki? Też kury wywaliłem obecnie, bo będę chciał zakupić jakieś inne zwierzątka, co w sumie więcej kasy przyniesie. No, tych kurach to właśnie takiego szału bym powiedział nie było. Dobra, mamy 67,5 tysiąca. I tak się teraz muszę zastanowić, co ja bym chciał tutaj posiać, wsadzić. Nie mam truskawki, choć nie, bo to długo się czeka cały dzień. No nie wiem, to zboże mnie tak kusi. Fajnie jest exp, 74 aż. A też jednak delikatnie też na to powiedzmy patrzył, aby tego po prostu było w miarę tutaj 105. A kiwi jest jeszcze bardziej opłacalne, tylko z kolei kiwi no dużo nie posadzimy. Tu jest po 1000, tu jest po 400. Dobra, to na razie będę po prostu zboże sadził. Jak widzicie, mój budżet no jeszcze nie pozwala mi tak, aby mocno szaleć. I teraz lecimy z powrotem. Zobaczcie, jak mi teraz będzie kasa uciekała. A przed chwilą było ile? 67 tysięcy, tak? Fajne też jest to, że jak pada nam deszcz, to dzięki temu nawadnia nam pole z automatu. My sami tego ręcznie nie musimy robić. Także jak najbardziej na plus wielki. Zaraz nam jeszcze paliwa zbraknie. Dobra, będziemy robić w ten sposób. No i zbrakło, dobra. Wiecie co, jak byłem u innych też osób, to widziałem, że niektórzy mają dużo większe stacje paliw. I one pewnie po prostu tam, wiecie, dużo szybciej się napełniają. Pewnie też większą pojemność mają. Także jak tylko będę taką opcję, to na pewno sobie zakupię taką stację. Bo jednak jak sami widzicie, wszystko tutaj się opiera na ciągniku. Ciągnikiem jeździmy, wszystko nim robimy. Tam jeszcze z tyłu zboże, ale nie wiem, z zieloną rośnie. Jakoś niedługo powinna. I wtedy tylko na misję. Tych misji już jest kilka. Jak sami widzicie, tutaj przynajmniej z łososiem to do zrobienia. Tutaj pstrągi, także... Misje, których no nie bardzo mam jak zrobić, bo po prostu nie mam takich ryb obecnie. Musiałbym je tutaj zakupić. Dobra, teraz siadamy z drugiej strony. Nie chcę tutaj zaczynać w lewo. Abym po prostu wiedział... O, minęła pora. Ale po prostu będę mniej więcej czasowo, co i jak jest gdzie. Dobra, i zbrakło nam paliwa. Za mało pieniędzy. Także sami widzicie. A to będziemy jeszcze sad. I tam ten jeden dosadzimy. Tutaj 20 poziom na jabłuszkach już.
Z jabłuszek generalnie można wiedziałem robić jakieś tam soki, nie soki. Ale jeszcze nie mam wszystkich maszyn odblokowanych. Chodzi mi głównie o sprzedawanie, bo produkować mogą. Ale żeby to potem gdzieś sprzedać, to już no za wcześnie jeszcze. No i się paliwo znowu skończyło. Ale już dozbieramy ręcznie. Tu już mało zostało. Teraz mam tylko dylemat, które pole zakupić, sam nie wiem. Bo też chcę, żeby ta gospodarka potem jakaś miara wyglądała. Myślę, że jak ta całe zboże nam rośnie, to już potem będą całkiem fajne pieniądze. Za to wszystko. Ja jeszcze tutaj sobie pojeżdżę tym całym traktorkiem. Nawodnię to. A tymczasem się będę z wami żegnał. Dziękuję wam za uwagę i trzymajcie się do kolejnego. Cześć!